Lasik i Alden. Dzięki Dan Mleko za 19 lat. Wiesz, że to powiem. Wiedziałeś, że to powiem. Wiedziałeś, nie? Mam nadzieję. Nie pamiętam, Saulek. Dzięki Omni za suba dla Masa. O, doceniam bardzo, witam. Masa zasługuje na suba. Tu nie ma glutenu, co? Ja się zachlałem, teraz pokutuję i tryb sportu prowadzę? Ile już? Dobry wieczór, Krzysztof Imisz, witam państwa w awanturze o kasę. Do tej pory awanturować... Jutro będzie 24 godziny, jak prowadzi tryb sportu. Piękna sprawa. Kasę mogli tylko gracze w studiu. Od dziś mamy dla wszystkich telewidzów nową zabawę. Oto czarna skrzynia. W tej skrzyni znajduje się pewna kwota pieniędzy. Od 1000 do 10 tysięcy złotych. Ten z państwa, kto pierwszy odgadnie, jaka kwota znajduje się w tej skrzyni, otrzyma całą sumę. Wystarczy wysłać SMS pod numer 7269 w treści wpisując sugerowaną kwotę. Jeżeli napiszą nam państwo za dużo, otrzymają państwo natychmiast odpowiedź. Za dużo. Jeżeli będzie wpisane za mało, otrzymają... Ale opa, ja pierdzielę. Ale opa, żeby wydoić ludzi. W sensie dzisiaj to by nie miało sensu, bo w necie by ktoś napisał zara i by ci powiedział i potem wszyscy by wygrali i Polsat by zbankrutował. Ale w tamtych czasach. Mają państwo odpowiedź, że za mało i tak aż do skutku. Zawsze za mało był? W tym momencie, kiedy ktoś odgadnie, natychmiast dostanie wiadomość, że został zwycięzcą. Pozostali gracze również otrzymają wiadomość, że zabawa jest skończona. Życzę państwu powodzenia, a wynik tego konkursu ogłosimy w następnej awanturze o kasę. Kto pierwszy, ten lepszy. Gucio gra DLC Kataną. Przeszedł na twoją wiarę. Kolejny po dobrej stronie mocy. A zabił malenie magiem? A my zaczynamy tutaj w studiu awantura o kasę. Oto 12 uczestników. Zabił? Co ty... A nie, dobra, już myślałem, że zabił magiem. Którzy wezmą dziś udział w naszej grze. Oto drużyna niebieskich z Nowego Sącza. A bije? Alicja Mróz, pielęgniarka. Kapitan drużyny Stanisław Mróz, komendant chówca OHB. Katarzyna Janusz, studentka anglistyki. I Mirosław Marcinowski, wychowawca OHB. Katarzyna Janusz. Stanisław Kaliszewski, inżynier z Wesołej. Henryk Makarów, mechanik z Wesołej. Bardzo ważne. Wojtku, nie denerwuj. No jak mam się kurwa nie denerwować? Jak mam się nie denerwować, jak najbardziej podstawowe, gówniane, pierdolone, kurwa narzędzie, które ma ci kurwa służyć, ono się buntuje. Zmieńmy temat. Kapitan drużyny Sławomir Kaliszewski, ekonomista z Warszawy i Renata Kaliszewska, nauczycielka z Warszawy. Graliśmy Saulek, demo dwójki jest tragiczne, nie będzie. Kapitan drużyny Tomasz Tracz, student administracji ze Skierniewic. Adam Hełmiński, student ekonomii z Budza Klasztornych. Tequila. I Mariusz Kocęba, student... Ciekawe, a ile bije ten frost? Drużyny niebieska, zielona i żółta zmierzą się ze sobą w pierwszym etapie gry. Będą walczyły o wejście do finału. Finał z kolei to pojedynek zwycięskiej drużyny z pierwszego etapu z drużyną mistrzów. Oto czekająca na mistrzów. Gdzie Masa, tylko Malenia się rusza, a Mogu to jest chyba najbardziej podatny na skill maga boss ze wszystkich bossów w grze. Po raz piąty w loży mistrzów awantur o kasę. Dosłownie stoi w miejscu. Nic nie robi. Po czym zaczyna kastować skilla, więc jeszcze bardziej nic nie robi. Monika Pawłowska, Michał Duszewski. Witam na przykład. Witam panią Miko. Podobnie tutaj prawie tequila, tutaj Migos, tak, jeszcze Flowa daje, nie? Po raz
szósty w awanturze o kasę, po raz piąty w loży mistrzów. Do tej pory wygraliście u nas 76 800 zł. Gratuluję. Nie znam Black and White gry. Kocham wieprze. Stary widz jak świat. Ciekawe, czy jeszcze ogląda, czy dostał tego suba przypadkiem. Ochma Ashura. Dziękuję za 5 giftów. No, oby tak. Nie zabił maleni, ale miał chyba 3 podejścia. Ogólnie się wyrobił jak to gucio. Nie wyrobił się, a. Czekaj, ale to gucio nie maleni nie robi? Sadkę. Byłem ciekawy, jak Magien sobie poradzi na maleni. Dobrze szło dalej. Jesteście drużyną, która potrafi cieszyć się ze zwycięstwa. Często prezentujecie okrzyk waszej drużyny. Czemu to ma służyć, powiedzcie państwo? To jest losowo do followu. Zagrzewam się do walki przede wszystkim. Słucham? Zagrzewam się do walki. To nas mobilizuje, pokazuje, że jesteśmy jedną drużyną. Że no, z jednej strony, ale czy to czasem nie jest tak, że ma to wywrzeć efekt psychologiczny na waszych rywalach? Chyba nie było takiego zamiaru. Nie, absolutnie takiego zamiaru. Pani Moniko? To znaczy, ja myślę, że już po to tylu programach ale... podchodzimy do tego jako do rytuału. To jest nasz rytuał, który przynosi nam szczęście. A jakie on wywiera wrażenie na przeciwnikach, możemy tylko sobie spekulować. Witamy w loży mistrzów. Mistrzowiar Bon. Nasza mistrzowska drużyna zmierzy się z drużyną, która wygra pierwszy etap. Jeżeli wszystkie mocy zrobię DLC, ale nie robię to w loży mistrzów. A jeżeli przegrają, ustąpią miejsca w swojej loży nowym mistrzom. Rozpoczynamy pierwszy etap gry. Wszystkie mocy. W tym momencie drużyny niebieska, zielona i żółta otrzymują ode mnie po 5000 Ale chwilowa gra raczej. Są to pieniądze, które służą do licytacji. A ja mam przed sobą koło, na którym jest 31 kategorii pytań. Po wylosowaniu pierwszej z nich rozpoczniemy licytację. Ta drużyna, która zaproponuje najwięcej zapytanie, tak, będzie odpowiadała. Jeżeli odpowie prawidłowo, otrzymuje pieniądze za to pytanie. Jaka jeżeli jarba? Odpowie błędnie, wtedy pieniądze przejdą do puli następnego pytania. Mam 6 pytań w pierwszym etapie gry i ta drużyna zmierzy się z drużyną mistrzów, która po 6 pytaniu będzie miała więcej pieniędzy. Co słychać u niebieskich? Jesteśmy bojowo nastawieni. Tak, macie jakiś okrzyk bojowy? Jeszcze nie, ale po pierwszym etapie będzie. Dobrze, co zieloni? Jak się czują? Tak, pełna dobrze? Motywacja. Tak? Tak. Co was motywuje najbardziej? Chęć zabawy. Bardzo dobrze. Co słychać u żółtych, panowie? No, my staramy się wygrać. Długi w prowidencie w dupa, a nie chęć zabawy. W takim razie mogę losować pierwszą kategorię. Napijmy się. Polski. Nie było prowidenta? No to z... Rozpoczynamy licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Skok Stefczyka. Zieloni 500. Niebiescy 600. Niebiescy 600. 600 po raz drugi i 600 po raz. O! Zieloni 700. Już myślałem, że spokojny start. Dawno nie było. Zieloni 1000. Mam 1000 od zielonych. Co dalej, panowie i państwo? Zieloni 1000 po raz drugi, 1000 po raz. Mam 1100 od niebieskich. Kto da więcej? Zieloni 1200. Mam 1200. Co dalej? 1500. Mam już 1200. Po raz drugi i półtora. Mam 1700. Proszę bardzo. Jestem 2000. Mam 2 od niebieskich. 2 po raz drugi, 2000. Zróbcie się wycofali. Słucham? Zieloni babank. Ej, ciekawe. Teraz częstkie ma bank za dość małe kwoty w pierwszym etapie. Chyba trzeci odcinek z rzędu, nie? Albo czwarty. Żółci nie chcieli licytować, walczyli zieloni z niebieskimi. Dziwne. I zieloni krzyknęli wabank, bojąc się, że będą musieli to pytanie oddać. Za 2300 wabank. Albo zakończą grę. Meta się zmieniła, no. W puli 7300 zł. Zmieniła się meta. Jak brzmi imię i nazwisko odtwórczyni głównej roli w filmie Księżna Łowicka z 1934 roku? Bożena Dykiel. Ona chyba ma tyle lat mniej więcej. Kto? Widziałeś kiedyś reklamę płynu do naczyń? Jesteś.
To ona. A masz inne wyjście? Odpowiadamy. Jest to, naszym zdaniem, Jadwiga Smosarska. Tak jest! Jak? Ole, lefę babie zapieprzył. Dobra. W sensie... To była ryzykowna zagrywka, ale opłaciła się. Na prawie koncie rynkę złamał. Zielonych aż 7300 zł, za nimi żółci 4700, a niebiescy 3000. To radosna chwila dla zielonych, ale żeby było jeszcze weselej, zieloni mogą w nagrodę zapowiedzieć przerwę na reklamę. 6 kubków do dzisiaj lata, to 10 minut kibla, ale za to zaraz stawię do dodatku. Dziękuję bardzo, zgadzam się z końcówką najbardziej. Chcemy ich poprosić widzów, żeby zostali z nami i oglądali nas po tej przerwie. Proszę bardzo, to jest dla was kamera. Tak, ta na górze. Cztery, no. Tutaj. Tyle czasu na rozluźnienie dla państwa, zostańcie z nami po reklamie. Ty, a nie mógłby powiedzieć typ. Nie mógłby powiedzieć chłop na zapowiedź tak. Witam państwa, to jest Polsat, więc macie czas się wystrać, zrobić obiad, pójść do kościoła na mszę, wrócić, wyspowiadać się, pójść do rodziny z miasta obok, wrócić z powrotem, jeszcze będą końcówka reklam. Tak powinien zapowiedzieć przerwę chłop, bo to Polsat! Dostałby perma? Za co? Ponownie oglądają państwo awanturę o kasę i mam nadzieję, że spełnili aha, państwo prośbę pana Sławomira, który prosił państwa, żebyście zostali z nami po reklamach. Tak więc mam nadzieję, że spotykamy się w tym samym składzie, w którym się pożegnaliśmy. Ty, ale kiedyś chyba na Polsacie aż tak długich reklam nie było. Czy były od samego początku? Że wiesz, bo to awantura leci 10 minut, to niemożliwe chyba, że 15 minut reklam było z bomby po 10 minutach. Czy było, ty? W chwili prowadzą zieloni 7300 zł, za nimi żółci 4700 i niebiescy 3000, a ja mam jeszcze 5 kategorii do końca tego etapu. Losuję. To prawda, dziwnie. No i jest. Podpowiedź. Oho. Można kupić podpowiedź, która być może przyda się w dalszej grze. Biorąc każdej drużyny po 200 zapowiedź złotych i słucham państwa propozycji. Zieloni 300. Zieloni 300. Żółci 400. Żółci 400. Teraz jak leci Harry Potter w TV, co trwa 2 godziny, to leci przez 4? Niemożliwe to jest w dupa, że 4 godziny Harry Potter leci. Ty, aż tyle reklam, niemożliwe to jest w dupa. 400 po raz drugi, 500. Nie jest to realne. 500 po raz drugi, 500 po raz trzeci. Sprzedamy. Kara. Tak więc, podpowiedź kupili zieloni za jedyne 500 zł. To wydaje się, że jest niedrogi, dobry zakup. Natomiast udzielam upomnienia niebieskim za bierność w licytacji. Następnym razem będzie kara pieniężna. A ja mam jeszcze 5 pytań do końca tego etapu. Losuję kolejną kategorię. Ty, to Władca Pierścieni wersja reżyserska na Polsacie, to by rano puścili, w nocy by się skończyło. Czy ja? Kolejna kategoria to fizyka. Blanku, zobaczymy, ile by się zapnę na jakimś błasie, to możliwe. Rzuci 300. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Niebiescy 300. Niebiescy 300. Zieloni 400. Zieloni 400. 400 po raz drugi i 400. Mam 500 od żółtych, co dalej? Mam 600 od zielonych. 600 po raz drugi i 600 po raz... Nie wiem, co chwila, nie widziałem nawet. Kiedy? Bogacą się zieloni i mają szansę na kolejną... Dodatkową kwotę do swojej puli 1400 zł teraz jest do wzięcia. Kategoria fizyka, odpowiadają zieloni. Oto pytanie. To prawda. Jak nazywa się izotop wodoru, którego jądro składa się z jednego protonu i dwóch neutronów? A było coś takiego. No. Odpowiadamy. Jest to deuter. Także licytowali żółci, co by odpowiedzieli? Tryt. Że? Tryt. Tryt. To jest tryt. I to byłaby dobra odpowiedź. Tryt. A mam
mam wrażenie, że słyszałem taką odpowiedź w czasie zastanawiania się. Tak, braliście pod uwagę. Tryb. A więc do puli następnego pytania przechodzi 1400 zł. Cztery pytania do końca tego etapu. Rob, to ze mnie jest. Co to znaczy? Czy ja powiedziałem przed chwilą N-Worda po tym? Przepraszam od razu. Licytujemy podpowiedź, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Niebieski 300, zieloni 400, zieloni 400. Kurde, szkoda, że niebieskim kary nie da. Mam 500 od żółty. 500 po raz drugi i 500 po raz trzeci. I tym razem muszę darać, znam. Za 500 złotych, a więc podpowiedź mają i żółci, i zieloni. Prowadzą cały czas w naszej grze zieloni 5800, za nimi żółci 3300 i niebiescy 2200. Losuję. Rok to inny izotop. Tomek. Nie jest to podpowiedź, jest to motoryzacja. Bo ja cię nie widzę poza tym momentem. Nie wiem, ile ty nawet na streamach siedzisz. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa propozycji. Niebieski bank! Sprzedany. Co jest to? Co on powiedział? Niebieski bank! Sprzedany. Chyba coś powiedział na K. Być może winien jestem wyjaśnienie. Otóż kiedy pan Stanisław powiedział wabank, pierwszy raz ja to słyszałem, ale to było jeszcze w trakcie, kiedy nie zacząłem licytacji. Dopiero jak zaczynam, biorę pod uwagę. Dobrze pan się zorientował. Kurde, i krzyknął pan bela, jeszcze raz. Trela, morela. Warto oczywiście było kupić, bo mieliśmy pieniądze z puli poprzedniego pytania. Tak więc teraz w puli tego pytania 4000 zł. Czemu takie małe kwoty są? Jeżeli niebiescy powiedzą prawidłowo, nie. Znajdą się na drugim miejscu w grze. Po zielonych przed żółtymi. Oto pytanie. Samochody obywateli coś którego państwa noszą oznakowanie B? Co? Jak Barbara. Udzielamy odpowiedzi. Są to samochody Belgii. Tak jest! Aha. I tak jak mówiłem, prowadzą zieloni, mając na koncie 5600... Niemieckie reklamy masz? Czyli dostanę... Minimum 1 dolar za reklamy z dzisiejszego dnia. Dobra, trzeba już wydać w głowie, bo to już taka kwota. Gonią ich niebiescy. W tej chwili 4000. Na końcu przynajmniej jak na razie żółci. Francuskie 3100. Wszystko się zmienia w naszej grze. Ty one jeszcze chyba trzy jeszcze pytania więcej do końca marce tego etapu. Poszli, tutaj. Reklama T-Mobile? Geografia świata. Oj. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Niebiescy 300, zieloni 500, żółci 600, żółci 600. Niebiescy grać. Niebiescy 700, zieloni 900, 900 zieloni, 900, 1000, mam 1000 do żółtych. No w końcu jakaś gra. Mam do bank. Czemu tak szybko? Nie strzałem. Panie Stanisławie, muszę powiedzieć, afrykańską reklamę masz? Masz? I na co ja wydam? O kurde. Zaimponował mnie pan drugi raz już. To była bardzo dobrze poprowadzona licytacja. Niczego nie zrobię jeżeli czegoś. Teraz uda wam się odpowiedzieć. Będziecie prowadzili w pierwszym etapie, mając na koncie 5900 zł. Zgadzam się z tobą. Natomiast jeżeli niebieskim się nie uda, odejdę z gry. Tak, no. W każdym razie widzę, że walka mój tutaj... przyjaciel zamawiał kolekcjonerkę i teraz musicie czekać, aż przyjdzie, żeby zagrać w DLC. Podobno jutro ma być. Ty, jak nie będzie jutro, to po weekendzie. Czyli bez tylko jak to płaci. Ja. Oni jestem powinni żydem, kodzik na maila dać, a kolekcjonerka przyjść później. O. Robert Tub dał na tak Goliborda 5 zł. Siema, pozdrowisz moją przyjaciółkę dzięki. Gosię z pracy, która cię ogląda i wspólnie oglądamy na IT awanturę o kasę. Pozdro, uśmiechnięta buźka. Dziękuję, Robert. Pozdrawiam dla Gosi. No co ty piszesz? Pozdrawiam Gosię i ciebie. Dziękuję bardzo za tego. Za wsparcie, tak? Bo widz ogląda z Afryki i nic z tego nie będzie, nie ważne zresztą. Jest z waszej strony ostra i to mnie cieszy. Jak brzmi nazwa stolicy Libanu? Bejrut? Czy jakoś tak? Nie wiem.
Udzielamy odpowiedzi. Stolicą Libanu jest Bejrut. Stacie! No. No. Asia. Dobra recytacja, panie komendant. Ale wiecie, że wy teraz piszecie na czacie i Robert za miesiąc będzie z Gosią oglądał to i oni to będą widzieć nad kamerką. A może i dobrze. Przypomnę, pan Stanisław jest komendantem chówca OHP. Na waszym koncie 5900 zł obejmujecie prowadzenie, mimo że na początku szło źle. Teraz prowadzicie, za wami, no można powiedzieć, że tuż za wami, zieloni 4700, a w tyle jak na razie przynajmniej żółci 2100. Panowie, mobilizacja, jeszcze dwa pytania do końca tego etapu. Spokójcie się. Czym problem? Niczym. Podpowiedź? Rozmaitości ze świata. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa propozycji. Zieloni 400. Zieloni 400. Czemu niebieski ryknął i nawet mu nie wzięli? 500 zł po raz drugi i 500 zł. Ej, co się dzieje? Co tak napieprza? Nie słyszę. Co tam się dzieje? Co tak napieprza? Tam rura gdzieś pękła? 800 żółci, 800 po raz drugi, 1000 zieloni, co dalej? Żółci babak! Żółci babak! Spokojnie. Ale to jest jeden z najdziwniejszych pierwszych etapów. Tyle pytań padło i każdy w dupę 5300 to jest najwięcej dla teamu, dla jednego teamu. To jest chyba jedna z najdziwniejszych pierwszych rund, czy jak to nazwać. Dzięki Jezus Chrystus. Wczoraj prezydent Polski, dzisiaj Jezus Chrystus. Kto jutro? Barabasz? A więc rzuci, grają wam. Przepraszam, każdy jest równy. 700 zł w puli tego pytania. Jak brzmi imię wróżki Papież z legendy o królu Arturze? O ja pierdziele, ty. Rzuci cię co też odpowiedzi. Przecież wybał bank, tak? A, proszę, oni kupili podpowiedź. Przypomnę, teraz, że żółci kupili podpowiedź za 500 zł. Morgana, możliwe, ale nie, nie była wiedźła? Oto cztery warianty, jeden jest poprawny. Boudica, Yennefer, Ginevra, Yennefer. Morgana. Yennefer. Ty, Ginevra, nie? Żółci odpowiadają. Proszę bardzo. Żółci uważają, że to jest Morgana. Tak jest! Ty, ona nie była zła jakoś? Coś jest nie tak. I ryzyko. Wygrana 3700? Czy oni wabank chyba szli? Co to w dupę jest? Zaklepanie biedy na żywo. Opłacało się 3700 zł. Trafia na konto drużyny żółtych i uwaga, wciąż prowadzą niebiescy, mając na koncie 5300. Jak to wygląda, ty 20 minut odcinek, zobacz te pieniądze w tych teamach. Oni jedyne co robili, to przepalali pieniądze od początku odcinka. Nic, nikt nic nie wygrał. Niebiescy 300 na plus, tamci na minus po 1300, o co chodzi? Dzięki Szymszy za 21 lat. Podatek za regularne zasypianie przy streamku, dzięki, że jesteś. Dziękuję bardzo, że zasypiasz i wspierasz. Natomiast drużyny chyba zielonych i żółtych mają po 3700 zł. Przed nami ostatnie pytanie w tym etapie gry. Boże, to teraz wszystko się wyjaśni. To chyba będzie rekordowo niska kwota w finale. 5K. Literatura światowa. No i git stachecki, podoba mi się to. Teraz siedzimy znowu tam. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. 2300! 2300! 400 rzuci? 400 po raz. Zieloni karać. Ej, zieloni mieli ostrzeżenia? 500 po raz drugi i 500. Ile? 600. 600 od żółtych, 600 po raz drugi od żółtych i 600 od 400. Ty, czekaj. Oni wejdą do finału, mając 4800 w razie W. Ja pierdzie. Nie mogę na to patrzeć, co tu się dzieje.
czyli przegrają na jedno pytanie. Co się odpierdza? A więc puli tego pytania 1300 zł. Ukaraj zielony, proszę. Żółci, nie doczekałem się na ukaraj zielony wyższą propozycję. Mam pytanie do zielonych. Dlaczego państwo nie walczyli o zwycięstwo? Bo gdybyście dodali 200 zł, byście wygrali. Miałem powiedzieć wabank. Ale to było bardzo dużo czasu. Ja w ogóle usiadłem i czekałem na propozycję. Nigdy tak długo nie czekałem jak właśnie dzisiaj. To było zastanawianie się i trochę się przyciągnęło. Trudno. No rzeczywiście długo trwało, już nie mogłem czekać. Ukaraj. Dłużej literatura światowa. Ukaraj. Na kole o to pytanie. Jak nazywał się bohater powieści Przeminęło z wiatrem? Przystojny brunet zakochany w Scarlet. Żółci odpowiadają. Głównym bohaterem powieści Przeminął z wiatrem był Red Butler. Tak jest! Ty, nie wierzę, wchodząc 4K do finału, nie wierzę w to. Dobrze i to. To była bardzo dobra odpowiedź. 1300 zł trafia na konto drużyny żółtych. Jakie pety! Chyba rekord. Pierwszy etap. Żegnamy zielonych. Jezus. Państwo kończą grę mając na koncie 3500. Dziękuję bardzo. Żółci kończą grę mając na koncie 4400. Gratuluję panu. Jeszcze mniej niż jak zaczynali, no. Kara za pasywność. Natomiast do finału wchodzą niebiescy, ale spójrzcie państwo na swoje konto. Nie walczyliście pod koniec gry w ogóle i was witamy w finale. Spójrzcie na swoje konto, wypieprzone pety. 800 zł. Witamy w finale. Jezu, jak oni wygrają. Nie no, oni nie mają żadnej szansy, no. Stupa. Ile to potężenia. Rozpoczynamy finał awantury o kasę. Do gry wchodzą niebiescy, mając na koncie 4800 zł. Oni mają podpowiedź jedną. Mistrzowie mają aż 12800. Ja też im kibicuję. Bo fajnie było, jakby wygrali takie pety. Nowy rekord awantury o kasę, jeżeli chodzi o najniższą sumę, z ale którą drużyna wchodzi do finału. Ale co ty piszesz, Momek? Mistrzowie chyba mają pogardę. Trudne zadanie, bo ta różnica jest naprawdę bardzo duża, także drużyna musi być zmobilizowana i solidnie się napracować, żeby wygrać z mistrzami, ale oczywiście jest to możliwe. Witamy w finale. Czy będę o 12 w nocy grał w Elden Ringa? Tak. A ja tradycyjnie zapytam mistrzów, co jeżeli można się by powiedzieć o drużynie niebieskich po pierwszym etapie. Drużyna na pewno waleczna. Zaobserwowaliśmy, że pan wykazał się niesamowitym refleksem. Także chylimy czoło, bo taka odwaga. No troszeczkę tej odwagi zabrakło na końcu. Tak jest, to jest był zupełnie jest inny. Jest zabawne. Obawiacie się niebieskich? Każdego przeciwnika się obawiamy. Witamy w finale. No to prawda. To prawda. Losuję pierwszą finałową kategorię. Nie wiem, masa trzeba poglądać też racją. Będą po 300 mistrzowie dawać. Kategoria to jest bardziej niż logiczna. Jak dadzą niebiescy tysiące, tam ci ich blokną. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham 300. Państwa badawczo. Niebiescy 400. Niebiescy 400. No jest. 500 mistrzowie. 500 po raz drugi. Mam 600. To niby ich mogli wyssać. Czemu tego nie robią? I 600 po raz trzeci. Kupę, oni mają 4000, a ty się ich boisz. Pecie. On by się przegrał. Wykorzystują swoją przewagę, bo tak naprawdę, jeżeli fajne będą pilnowali dobrze tego, aby licytacja była na dalej niskim poziomie, to nigdy ale nie niebiescy za dużo nie będą gadać, mieli jak się skończy możliwości ich dogonić. Chyba, że niebiescy by licytowali od początku odważni. Chyba nie, źle. Przypomnę kategorie ciekawostki. W sensie ciężko pytanie było. Brzmi, do czego służy to urządzenie? Ty, ja wiem chyba, co to jest. Minuta dla państwa. Ekspres ciśnieniowy, doktor. Nie wiem, co to jest. Ciśnieniowy elektryczny. Jest metka od spodu, nie ma. Nie. Kolega Mirosław udzieli odpowiedzi. Proszę, panie Mirosławie. Sądzę, że jest to elektryczny ekspres ciśnieniowy do kawy.
Do czego służy to urządzenie? Do parzenia kawy. Tak jest! Ty w tamtych latach, gdzie Polacy mieszkali jeszcze w lepiankach. Oczywiście, że... Czy na pewno, ja żartuję. Czy na pewno. Wędruje na konto drużyny niebieskiej i w tej chwili mają oni na koncie 5300. Może w Łodzi? W Łodzi tak nadal. 12300 zł. 7000 przewagi. Zobaczymy, co się teraz wydarzy. Wąsem? Losuję kolejną kategorię. 5 pytań do końca. Literatura polska. Momek. Rozpoczynam licytację. Jednak Black Blue miał rację, ty ujarany jak zawsze. Niebieski 400, niebieski 400, 500 mistrzowie, niebieski 600, mam 600. W Łodzi się wynaleźli koło. Niebieski 900. Nie słyszałem o czymś takim. 1000 i mam 1000. 1100. I 1100 delikatnie przebił pan Michał. Co dalej niebiescy? 1100 po raz drugi, 1000. 1200 i mam 1200 od niebieski. 1300. Mam 1300. Ty, babank jak da, to ładnie. Niebiescy babank. Mam babank. To mi się podoba. Poczekajcie, może nie odpowiedzą. Jedź, bo pieprzona. Może nie odpowiedzą. Jak będą tak grali, to Ibiś dorzuci i zniszczą mistrzów. Oby tak było. Oby Petki pokonali wielkich mistrzów. Im się uda, to właśnie tyle będą mieli na koncie. Za 1300, no bo oni by ich zablokowali. Jak tak licytują, to wiadomo, że będą blokować. Ale jeżeli się pomylą, odejdą z gry. Jak ma na imię bohaterka Granicy Zofii Naukowskiej uwiedziona przez Zenona? Jezu. Jak? Joanna. Joanna. Jak? Joanna. Jak się nazywa? Joanna jakaś tam, nie pamiętam, to jest Joanna. Poczekaj. Nie mają podpowiedzi. Ty w której streamie będzie działał Welden? Jak zawsze Joanna? Nie wiem. No, Justyna Orzelska. Justyna. Nie Orzelska. Witam Poka, dobrze zrobiłeś, bo będzie Eldenik. Niebiescy odpowiadają. Proszę bardzo. To imię to Justyna. A i najpierw Joanna. Państwo pewni, nie. Że... Joanna. Że Joanna, tak? Tak. Dobrze, że tak nie powiedzieliście. Justyna! O ja pierdzie. Boże. Myślałem, że już ten. Tak więc udało się. Ale strollował mnie. Ryzykowna gra niebieskim. 6600 zł. Musiałeś po wodę. I różnica jest coraz mniejsza. Mistrzowie w tej chwili mają 11000 zł. A więc no, nawet wygrana niebieskich jest już teraz po tej dobrej odpowiedzi możliwa. To może zaprojektowana Foka? Przed nami 4 pytania do końca gry. Ja nie wiem, co to znaczy. Za którym malenia? Czekaj, Black Blue, jak to sprawdzić? Tą komendą chyba może jak jest na ekranie schowane, nie? Czy nie można? O kurde. Jakoś się to dało sprawdzić. Czarna. Chyba, że się zresetowało jak tego, link zmieniałem czy coś. A nie, jest. 82 śmierci, 2 godziny, 49 minut. Jezus Maria. Skrzynia. Szkoda ryja szczępić. O, babank będzie chyba. Oto czarna skrzynia. A w tej czarnej skrzyni, no różne rzeczy już bywały. Mogą być tam pieniądze, mogą być nawet kluczyki do samochodu. Raz się zdarzyło, no nic, że nawet niebiescy były, tego nie kupią. No, kluczyki do 4 samochodów. No, kiedyś nawet nasi mistrzowie wylicytowali tam ogórek kiszony za 1500, także nie wiemy, co tam jest. Czarną skrzynię. Pamiętają te auta. Pytanie, otworzymy ją po zakończeniu gry. Biorę od każdej drużyny po 200 zł i słucham państwa propozycji. Niebiescy 300. Niebiescy 300? 400. 400 mistrzowie? Malenia mi tragicznie poszło. Szkoda, to naprawdę ryja odczepić. Incydent był. Mam 800? 800 po raz. Nie opłacało się niebieskim w ogóle, nawet za 3. 300 chodzi. Już nie chciał dalej licytować. Szkoda, pewnie mu było pieniędzy. A mistrzowie kupili skrzynię bardzo. Tak. A więc wciąż 4 pytania do końca.
Ty, myszka mi się psuje. To prawda, niby pół. Jeden na jednego. Niedobrze, bo takimi kategoriami niebiescy tracą szansę na wina. Każda drużyna wytypowała swojego reprezentanta do pojedynku jeden na jednego. Najpierw co, Black Blue? Delegujemy Kasię, ponieważ jest najmłodsza i myślę, że najszybsza. Proszę bardzo, pani Katarzyno. To prawda, Łukaszu, w sumie masz rację. Pani Katarzyna studiuje anglistykę. A jaka będzie decyzja mistrzów? Kogo wytypujecie? Również panią Monikę? Ostatni Polak w alfabecie. Proszę bardzo, pan Żelisław. Żydzisław, pan... Czy jak on... Zgodnie z regulaminem, z konta każdej drużyny biorę po 500 zł, a więc pula tego pytania to 1000 zł. Za chwilę wybierzemy kategorię i kiedy przeczytam pytanie... Kto z państwa wie, naciska przycisk i odpowiada. Jeżeli odpowiada, wraca do swoich, a drużyna zarabia 1000 zł. Jeżeli się pomyli, siada na ławce Jezus rezerwowym Maria. I drużyna gra w osłabionym składzie. Zara, przeczytam poka, poczekaj. Pani Katarzyno, której kategorii by pani nie chciała? Co? Astronomii. To ty nie jesteś tym ochroniarzem komputerowym, pan? Tak można powiedzieć? Historii sztuki. Skreślamy historię sztuki. Pani Katarzyno? Sztuki kulinarnej. Proszę bardzo, nie będzie. A z czego pan nie jest zbyt mocny, pani Żelisławie? Z anatomii. Nie będzie anatomii. Ale jak ty masz to i zrobić? Nam gramatyka, muzyka. Od zera musisz takie coś stworzyć? Pani Katarzyno? Sport. Ten system DLP? Sport. I teraz czy jak to nazwać? Pana Żelisława. Muzykę rozrywkową skreślamy. Proszę bardzo, czy to była dobra decyzja, pani Kasiu, grać z gramatyki i ortografii? No nie wiem, okaże. Wolałaby pani muzykę rozrywkową? To ile ci zajmie zrobienie tego? Chyba to przewidział pan Żelisław. Oto pytanie. Za pomocą jakiego przyrostka tworzymy od nazwisk męskich zakończonych na G nazwiska córek? Co w ogóle znaczy to? Bo nie wiem. No mistrzowie odpowiadają, czyli pan Żelisław. Jeśli nazwisko męskie jest zakończone na G, to nazwisko córki tworzymy, dodając przyrostek ówna. Co? Niestety nie. Anka lub Żanka, czyli śnieg, śnieżanka, żeby właśnie uniknąć kłopotliwych form. Jezu, ja dosłownie nie wiem, co oni mówią, tak szczerze. Język polski jest mi obcym językiem. Na przykład... Śniegówna. Tak więc niestety nie udało się. Czaj. Nie może, żeby gówno nie było w niku, ta? W sensie w nazwisku. Pan Żelisław wędruje na ławkę rezerwowych. Kasiu, brawo! A pani Katarzyna wraca. Kasiu, brawo! Ona nawet nic nie zrobiła. Do pytania przechodzi 1000 zł. Drużyna mistrzów będzie grała w osłabionym składzie. Przypomnę, że w każdej chwili można wykupić swojego zawodnika. My powoli zbliżamy się do przerwy reklamowej. Pani Mirosławie? Po węgiersku. Proszę bardzo, pan Mirosław mówi po węgiersku? Tak, biegle. Biegle? To bardzo proszę, żeby zaprosił pan naszych widzów na reklamy i żeby ich poprosił, aby byli z nami po przerwie. Powiedz coś głupiego, zobaczysz. No, skoro zostałem poproszony... A nam tylko oczywiście pozostaje wierzyć, że pan to powie. Skoro zostałem poproszony... Minden nejže čerete telvárom o program Fojtotáša a hoz reklam utan. Co? Tak brzmi węgierski w dupę? Przecież to nawet nie jest podobne do polskiego. Jak to możliwe, że Polak-Węgier jest to przysłowie? Przecież to nawet nie jest podobne. To już... Jaki czeski jest bliższy? Czemu czeski nie jest Polak Czech? Nie wiem, dlaczego. To brzmi jak turecki prędzej niż polski. Nie wiem, dziwny język. On to wymyślił. Ujra mindenny rzut. O, Botrań, o, Kasair, tym programem Remiuk, Velunk Lestek. Barmennyire is vesztésre áll a kék csapat.
Co on powiedział? Ktoś wie? Pan Mirosław przywitał państwa po węgiersku. Po przerwie w awansie z Żokasem nie pozostaje tylko wiedzieć, że było to powitanie, bo węgierskiego nie znam. Ty, o co tu chodzi? Czemu to jest w dupę? Aż myślałem, że jest bardziej podobny węgierski. No, czyli Polak z Węgrem by się nie dogadali. Nie ma w dupę bata. Ale popieprzony język. W sensie bardzo dziwny. Witam państwa po polsku. Oglądamy finał. Trwa bardzo ostra rozgrywka. Drużyna niemiecka ma w tej chwili 5400 zł, mistrzowie 9700 i mistrzowie grają w osłabionym składzie, bo pan Żelisław siedzi na ławce rezerwowych, zmartwiony widzę. To słowiański? No trudno się dziwić. Jasne, że tak. A w puli do następnego pytania przechodzi 1000 zł. Przed nami jeszcze 3 pytania. Ugrofin. Jezuska. Kategoria motoryzacja. Porypane to jest. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. 300. 300 mistrzowie? 400. 400 niebiescy? 500. 500 mistrzowie? Ty, zapomniał niebieski ile jest puli, no graj. Mam 700. Graj, kurwa, 300, proszę cię, graj. Babang niebieski. Babang niebieski. To jest totalny Sigma i ma dużo jaja. Podoba mi się to. Proszę państwa, a więc tą zagrywką niebiescy udowodnili, że nie przyszli tu po to, aby zachować jak najwięcej pieniędzy, tylko żeby wygrać program. Bo proszę zobaczyć na kwoty pieniędzy. Otóż, 10 minut, jeżeli nie mogę pauzować. Odpowiedzą prawidłowo, nie mogę pauzować, będą mieli aż 7300. A mistrzowie 8800, a więc nawet wygrana niebieskich będzie możliwa, mimo początkowej tak dużej różnicy. Natomiast jeżeli niebieskim się nie uda, odejdę z gry. 7300 w puli. Nie, idealnie będzie. Na licencji której firmy produkowano w Związku Radzieckim Łada. Samochody tylko jeden jest, jedno jest auto. A to przecież... Co? Niebiescy udzielają odpowiedzi, kolega Mirek udzieli. Sądzimy, że chodzi o licencję firmy Fiat. Model 124. I pan Grosław, jak zawsze, dobra odpowiedź. To nie tak było? I Mirek jest Sigmą. Naprawdę, Mirek to jest Sigma. Tak więc tu pan Stanisław świetnie licytował. Bardzo odważnie. Zresztą odwagą już popisał się w pierwszym etapie. Ej, gdyby oni nie mieli 4K, jest taki. To oni by mieli szanse na niezłe rany. Ale raczej szybko odpadną. 300 zł. Jako mistrzowie. Natomiast mistrzowie mają tylko 1500 zł więcej. Co ty mówisz, a mamy jeszcze mamo? Dwa pytania do końca, a mistrzowie grają w osłabionym składzie. Zobaczmy, co się wydarzy. Losuję. Szkoda, że mają mało na skład. Tak, tak, no. Oby niebiescy wygrali. Detronizacja pieprzeńców. Sztuka kulinarna. To rzuci jej w ostatnim pytaniu na pewno, więc spokojnie. Pani Katarzyna, wiem, że nie jest tego mocna, bo skreśliła z listy kategorii w czasie pojedynku 1 na 1. Zobaczymy, jak to wygląda u mistrzów. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. 300. 300 mistrzowie? 400 niebiescy. 400 niebiescy. Ale szmata, nie? To ty mistrzowka szmata, ty myślisz, że dotrwasz tym do końca? I byś dorzucił w śmiechu. A więc pan Michał powiedział pas. Ale teraz możemy pas. Czyli po prostu mistrzowie chcą zachować przewagę i za wszelką cenę tutaj wygrać program, nie ryzykując zbytnio. 700 zł w puli, sztuka kulinarna. Odpowiadają niebiescy. Nie, 7600. Kurde, mam nadzieję, że niebiescy zdają się sprawę, że on dołoży. Jaki rodzaj potrawy nosi nazwę minestrone? Zupa po włosku jest minestra, a minestrone to jest rodzaj z... Ty, Mirosław, to wszystko chyba wie. Zupa mnie od razu zaskoczyła. Odpowiadamy! Chodzi o zupę. O włoską. Zupę włoską. A kto tak zasugerował taką odpowiedź? Kolega Mirosław. Znowu pan Mirosław! Kolega Mirek, ty kieruje. 1V8. 1V7, no bo 3-4. 7-6. Czego mordę, Michał? Tam ty ryj. Nie podpowiadaj.
I proszę Państwa, znowu zmiany na tablicy wyników. W tej chwili niebiescy mają 7600 zł. Boże, żeby niebiescy wiedzieli, że trzeba wabank. Proszę. Na początku gry. Niebiescy, teraz krzyknijcie wabank. Między wami a mistrzami to tylko 900 zł. Na koncie mistrzów 8,5 tysiąca i mistrzowie grają w osłabionym składzie. To leci na żywonie. Ostatnie pytanie, ostatnią kategorię. Wszystko jest nagrane, łącz się z reakcją. Na początku przewagi kilku tysięcy złotych mają szansę wygrać program. Czy im się uda? Zobaczymy. Michał, 7, 6. To jest wodę. No. Czy nie chcecie odkupić mistrzowie swojego zawodnika przed nie. ostatnim pytaniem? Nie. Nie, tak? Nie. No to losuję w tak. Ale wiedźma pluje. Ale oni ani razu zawodnika nie kupili. Ani razu. Nie. Tak, to jest sztuka kulinarna. Niebiescy wabank, błagam. Niebiescy wabank i pytanie o węgierskie jedzenie. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny. Dorzucam 1000 do puli. Słucham bardzo. 7600 do niebieskich. 7600 sprzedam. Nie, 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 to się nie wydarzyło. To się w dupę nie wydarzyło. To się w dupę nie wydarzyło. Zaczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny. Dorzucam 1000 do puli. Słucham bardzo. 7600 do niebieskich. 7600 sprzedam. Jest. Panie Stanisławie, no muszę powiedzieć, że nie rozumiem, dlaczego nie zagrał pan wabank. Bo gdyby pan zagrał wabank, a ja przecież dorzuciłem do puli 1000 zł i byście odpowiedzieli prawidłowo, wygralibyście program i to was byśmy gościli w Loży Mistrzów w następnym programie. Pania się matematyka, za późno przeliczyłem. Prawda? Była szansa na wygranie programu. Ale w ten sposób również macie szansę, chociaż to, czy wygracie, zależy od dobrej lub złej odpowiedzi mistrzów. Załamali mnie. W puli mnie. Tego jednego Boże. Pytania aż 9100 zł. Jeżeli mistrzowie odpowiedzą prawidłowo, zakończą Bosa. Program, mając na koncie 10 tysięcy. Ale jeżeli się pomylą, skończą grę, mając jedynie 900 zł, no plus ewentualna zawartość skrzyni, mówił a nowymi mistrzami RB? Będą niebiescy. Który owoc nadaje smak i aromat likierowi Kiraso? Nie udawaj, że wiesz, tutaj wiedźmo. To nie jest pytanie o smak kota. Czy możemy kupić za to wszystko, co mamy, podpowiedź? Będzie o mnie wyszedł. Proszę bardzo. To poprosimy. A więc będzie podpowiedź i jeżeli mistrzom nie uda się odpowiedzieć, wtedy zakończą grę, nie mając w ogóle pieniędzy na koncie. Oto cztery warianty. Jeden jest poprawny. Limonka, pomarańcza, mandarynka, grapefruit. Limonka. Ja jestem za limonką, to jest taka cytryna. Tak, mi się wydaje, że to jest limonka. Że to jest, limonka. Nie grapefruit. Nie życzę nikomu źle, ale... Nie jestem przekonana, ale ja bym stawiała na limonkę. Liczmy na łódź szczęścia. Mandarynka, nie, pomarańcza, raczej nie, raczej limonka. Już wiele razy wisieliśmy w tym turnieju na włosku. Mamy teraz znowu powiedz wisimy. Powiedz coś innego, mówię wam. Oni mówią limonka, on powie coś innego. Iluj. No cóż, limonka. A iluj, limonka. Panie Żelisławie, czy limonka to jest dobra odpowiedź? Mam taką nadzieję, choć ja bym optował za grejpfrutem. Co są do niebiescy? Naszym zdaniem jest to też grejpfrut. Albo mandarynka. Albo z tych dwóch jedno. Grejpfrut lub mandarynka. Ale odpowiedź na to pytanie kupili mistrzowie i nie udało się, niestety. Jezu, w końcu idą do domu. Jasper radość, Jasper radość. Nie przepuszczaliśmy z taką kulą. 4000 mieli i pokonali. 4000 kilka dwa, o. Niebiescy i tak odpadną w następnym, no ale fajnie było. Proszę Państwa, wydarzyło się Mirosław coś niesłychanego. Otóż niebiescy weszli do gry, mając 8 tysięcy mniej niż mistrzowie. I niebiescy wygrali program. Brawo! Jeszcze skrzynka chyba, czy nie było. A więc czas pożegnać naszych mistrzów. Państwo
5 razy siedzieli w loży mistrzów, 6 razy występowaliście w awanturze o kasę i w sumie, chociaż dzisiaj stan konta zero, ale we wszystkich programach wygraliście 76 800 zł. Gratulacje! Jedź ma do Bora, to i tak dużo wygrali. Natomiast niebieskim poszło świetnie. No przede wszystkim na odcinek mieli całkiem pana Stanisława. Odwaga, zgranie drużyny, ale przede wszystkim bardzo dobre odpowiedzi pana Mirosława. Gratulacje. O, Mirosław tak kierował. Kurde, jak oni by mieli pociąć 10K na wejściu, to by mogli długo grać. Ale 4K to oni pociąg na pewno. A nam pozostaje jeszcze sprawa czarnej skrzyni, panie Żelisławie. Proszę o powrót do swoich. Pamiętają państwo, za ile wylicytowaliście czarną skrzynię? 700 zł. Czy 500? Czy 500? 700. Pamiętamy. Albo 1100. 800 zł. 800. No i zobaczmy, czy tym razem się opłacamy. Koperta? Kurde. Czy coś jest w kopercie? Oj, chyba kluczyki. Coś jest. O, pieniądze. 5000 zł! Czyli co? Nie ma autka. 4 przeleciały przed nosem. I nie, 5, bo jeszcze jedno było w poprzednim odcinku. Przed tamtymi 4 chyba. W sumie 81 800 zł wybrali mistrzowie, których teraz żegnamy wielkimi brawami. Dziękujemy bon. Wam za wszystkie programy, w których Mieszka dostarczyliście nam duże moc. A jeżeli ja państwo chcą awanturować się o kasę, chcecie spróbować tutaj u nas w studiu swoich sił, wyślijcie sobie dobry odcinek. 70... Naprawdę ci niebiescy bardzo dobrze grali. Słyszę skrzek, szef. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek, szef. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek, szef. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę